Cześć. Co to znaczy przyjmować pokój, akceptować pokój? Co w ogóle ten pokój oznacza? Dla mnie to są kluczowe aspekty dla dzisiaj tejże Ewangelii. Z nimi chcę się z Tobą podzielić. Jezus wysyła 72 i wskazuje im, żeby się witali z osobami, które otwierają przed nimi drzwi swoich mieszkań, słowami pokój z wami, pokój z tobą. I mówi, że ta osoba, która została w ten sposób przywitana, może powiedzieć, może przyjąć ten pokój, jeżeli kocha pokój, ale jeżeli go nie kocha, to ten pokój z nią nie zostanie. To dało mi spowodowało mnie taką refleksję, myśl, że nie możemy nikogo zmusić do pokoju. To nie nasza odpowiedzialność. Możemy stworzyć przestrzeń dla tego pokoju, a ktoś może ten pokój zaakceptować. No ale mój mózg drąży dalej, co właściwie ten pokój jest. I pochylając się nad tym tematem, stwierdziłam, że skupię się tutaj na jednym zagadnieniu. Poproszę Ciebie, żebyś się podzielił ze mną, podzieliła, jakie inne aspekty pokoju są dla Ciebie ważne. A tuż taki jest dla mnie ważny, że osoba, która mówi pokój z Tobą, mówi pragnę być z Tobą w pokoju. Co to oznacza? Że Ty możesz mi zasygnalizować swoje potrzeby, problemy, jakie masz ze mną, to co jakoś nie gra. Bądźmy ze sobą otwarci. Tylko w ten sposób, komunikując nawzajem własne potrzeby, jesteśmy w stanie o nie się zatroszczyć i utrzymać pokój. Natomiast jeżeli ja stwarzam taką przestrzeń dla kogoś, a ktoś albo w to nie wierzy, co ja powiedziałam, zaczynam myśleć sobie, no może jednak nie powiem, coś mi tutaj nie pasuje, coś nie gra, ale ja tego nie powiem, ta osoba powinna się sama domyślić. Wówczas ryzykuje ta osoba, że, która tak robi, która nie ma tego zaufania, nie przyjmuje tych słów, czyli jakby nie przyjmuje tego pokoju, że pochłoną ją takie myśli, właśnie takie, powinna się domyśleć, negatywne, może jakaś złość na drugą osobę, zawiść, może coś. I to doprowadzi do wojny, a nie do pokoju. Nie jest w stanie wtedy zachować tego pokoju. I teraz dla mnie to był taki jeden z kluczowych aspektów pokoju, bo tak sobie to wyobrażam, że pokój jest możliwy między ludźmi, którzy nie zmuszają się do niego, ale w otwarty sposób i w sposób partnerski ze sobą postępują. Możemy stworzyć pierwszy krok i powiedzieć pokój z tobą, powiedz mi. I gdy będziesz miał jakiś problem, a ja postaram się na to odpowiedzieć. Przyjmiesz to? To był dla mnie jeden aspekt. Jakie są inne aspekty pokoju? Podziel się ze mną. Cześć.